Dzień dobry moi drodzy, bardzo miło mi Was znowu gościć na moim kanale po dłuższej nieobecności. Pewnie wiecie już o tym, że biorę udział jako tłumacz w dużym projekcie tłumaczenia 13 aż książek profesora Tolkiena na język polski. Chodzi tutaj o naturę Śródziemia, którą widzicie teraz tutaj na ekranie, oraz o oczywiście historię Śródziemia, czyli 12 tomów niezwykłego dzieła Christophera Tolkiena, w którym on pokazuje, jak rozwijała się koncepcja Śródziemia, Władcy Pierścieni, także Silmarillionu na przestrzeni wielu bardzo lat twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Ja teraz niedawno oddałem do wydawnictwa Zysk przetłumaczoną właśnie tą książkę. To jest grube dzieło. Można powiedzieć, że prawie 500 stron, bardzo wartościowa książka, która pokazuje nam naturę Śródziemia, czyli to, co leży u podstaw tego świata, tej kreacji. Nie tylko chodzi o drzewa, o zwierzęta, o ptaki, o ukształtowanie terenu, czy też o wygląd postaci, ale przede wszystkim o te podstawy filozoficzne. W tej książce znajdziecie odpowiedź na to, jak łączy się Arda, jak łączy się całe dzieło Silmarillionu z wiarą katolicką profesora Tolkiena. Jest bardzo, bardzo ważna książka. Nie bez przyczyny ona nie jest tak za bardzo omówiona i nie ma zbyt dobrej recepcji, moim zdaniem, w świecie anglosaskim, ponieważ jest po prostu zbyt katolicka. Świetna książka. Będzie wydana przez wydawnictwo Zysk już niebawem. I chciałem Wam pokazać, co sobie ostatnio sprawiłem. Bardzo cenię, bardzo mi się podobają wydania kolekcjonerskie Deluxe właśnie z wydawnictwa HarperCollins. Mam, jak wiecie, takie wydanie Władcy Pierścieni, a teraz kupiłem sobie również tą moją książkę, ponieważ czuję się z tą książką Natura Śródziemia bardzo mocno związany. Karol Hostetter, który był redaktorem tego wydania, jest moim przyjacielem. Myśmy dużo rozmawiali w trakcie tłumaczenia na temat różnych kwestii, jak to dobrze przetłumaczyć. No i postanowiłem, że co jak co, ale Naturę Śródziemia w takiej wersji deluxe powinienem mieć. Jak widzicie, mamy tutaj piękne takie wydanie w takiej oprawie pudełkowej. Mamy tutaj rysunek drzewa Amalionu. Tutaj rysunek samego profesora Tolkiena, kolorowy. I w tej książce, w tym wydaniu nie ma wielu jakichś takich fajerwerków w stosunku do tego zwykłego wydania, które jeszcze wciąż jest chyba tylko w twardej oprawie. Ale jest jedna fajna rzecz, której tam nie znajdziecie. Mianowicie tutaj na wklejce mamy coś, co ta książka też objawia, mianowicie zdolności matematyczne profesora Tolkiena. Mamy tutaj notatki, takich notatek było bardzo, bardzo wiele. Z nich tutaj właśnie Karl Hostetter porobił różnego rodzaju tabele, które zdobią tą książkę, które niewątpliwie będą dla wielu z Was dużą niespodzianką, które ukazują nam na przykład pewne chronologie, pewne proporcje, jeśli chodzi o obliczanie wieku ludzi i elfów. No a tutaj mamy oryginał. No i druga rzecz, taki plakacik z ilustracją Teda Smitha, która jest na okładce, a tutaj mamy też w formie takiego plakaciku. Książka w wersji deluxe ma bardzo, bardzo dobry papier, gruby papier, będzie to trwała rzecz w kolekcji, ale nie ma tutaj żadnych ilustracji. Jedyne co, to bardzo przydatna zakładeczka. Bardzo przydatna zakładka. Także ta książka ma różne wersje. W wersji polskiej wydawnictwa Zysk najprawdopodobniej będzie to książka w oprawie z obwolutą i właśnie dokładnie będzie ta okładka podobnie wyglądać jak tutaj. Teraz niedawno zajmowałem się tłumaczeniem też tekstów z tej właśnie oprawy z obwoluty, więc wszystko prawdopodobnie będzie ogłoszone w najbliższych dniach. Chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, to będzie myślę niespodzianka dla kolekcjonerów. Dostałem dzisiaj taką tajemniczą kopertę. Przyszedł przed chwilą dosłownie listonosz i nie pokażę adresata, bo to jest taka tajemnicza troszkę sprawa, ale chodzi o to, że pewni tolkieniści z Rosji, chyba nie mogę zdradzać ich na imion, nazwisk, bo to jest trochę niebezpieczne w tej chwili w Rosji,
bardzo dobrzy, fajni ludzie, przejęci wojną na Ukrainie, bardzo cierpiący z tego powodu, przekazali mi autograf Christophera Tolkiena i Alana Lee, który chcą, żeby został zlicytowany wśród polskich tolkienistów, aby pieniądze, które w ten sposób pozyskamy, przeznaczyć na opiekę, na pomoc dzieciom ukraińskim poszkodowanym przez wojnę wywołaną przez Rosję. Zatem czeka Was tutaj ciekawa przygoda. Myślę, że po wakacjach, kiedy będziecie bardziej obecni przy komputerach, to taką właśnie licytację zorganizujemy w internecie. Pomoże mi tutaj Tom Gould i będziemy mieli okazję nabyć coś ciekawego do Waszych kolekcji. Autograf Christophera Tolkiena i Alana Lee. Także myślę, że będzie to ciekawe wydarzenie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce.